Cześć, tu Ernest! Dzisiaj pokażemy wam kilka bardzo fajnych trików z trybu kreatywnego. Ja i Holm zagramy jeden na jeden z double pompami, a następnie zdominujemy cały serwer w trybie kreatywnym. Zaczynajmy! Oto i wyspa jeden na jeden, ale z ustawieniami i z Holmem. Cześć! Cześć, Holm. Dzień dobry. I to jakimi ustawieniami? Teraz tak, tutaj możemy sobie ustawić double pompę o dowolnym kolorze jakości. My sobie weźmiemy niebieską double pompę. I ta double pompa działa w ten sposób, że gdy trzymamy naszą pompę, to na cały czas się zmienia. Jakbyśmy cały czas robili double pompę. I gdy trzymamy lewy, to uwaga, możemy rozwalić Holma. Czemu to zrobiłeś, kurwa? Jeszcze możemy zmienić kolor naszej postaci tutaj. Ale to jest takie, no prawie to zmienia kolor naszej postaci. To daje taką poświatę raczej niż kolor cały obrys. Czas zmienia. Obrys, tak, taki obrys. Ale tak czy siak tutaj fajny efekt. Fajny, patrz jak się świecę. I patrz jak się niszczę. Opi! Dobra, zobaczymy, Ernest, jak... Holm, gramy o coś? O co gramy? Proszę, ty usiądź obok mnie i musimy się dogadać. Dobra, Ernest, to zróbmy tak. Jak wygrasz, to ja wpłacam symboliczną stówkę na cele charytatywne jakiś, który ty wybierzesz, jak chcesz. A jeżeli przegrasz, to razem wpłacamy po 50 zł na cele charytatywne plus proszę zostawić sypukcję u mnie i u ciebie. No to spoko warunek. Niech będzie, tak. Niech będzie. Z wielką chęcią. To deal. To deal. O cholera, o taki... Lecimy. Dobra. To do ilu rund w ogóle, bo nie powiedziałeś? Do trzech? Dobra. No dobra. Lecimy. 3, 2, 3. No to nie powinno być łatwo na mnie, bo dawno nie grałem. Mam nową myszkę. Ja nie chcę nic mówić, ale jesteśmy... O cholera. Ernest, jesteśmy ludźmi, którzy nie grają w tą grę za bardzo ostatnio. Więc to tak, wiesz jak to jest, nie? Ale aim mamy, o cholera. Tak, nie trafiłem cię nieraz, prawda? Ty mnie nie, ale ja ciebie tak. No teraz cię trafiłem dwa razy, ale to były takie strzały ostrzegawcze raczej, że nawet cię nie zabolały, co najwyżej zabolą, ale... O, urwiesz mi o internetu, jest, no. 1-0, sypukcję coraz mia. Bliżej, 3-4. Dobra, jeszcze 5. O cholera, dobra, Ernest, wygrałeś. Tak? Czemu? Tak, bo se spadłem, ale to nic, jeszcze cię... Ale to strzelanie jest dziwne. Jak wejdzie, to wejdzie. Tak, takie trochę randomowe mocno. Mhm. No, strzeliliśmy mocniej na pewno, więc nie narzekaj. No! 1-1! Cholera jasna, 1-1 będzie. No cholera. Ajajaj, 1-1, prawda? Ernest, nie mogłeś tego zepsuć. Ile masz HP? Jejciu, ile ja strzałów misowałem, ale no jest 1-1. Nieważne. O ty... To jak to nieważne, Ernest? Z tym celowaniem! Nie wytrzymam zaraz, no nie wytrzymy. Nie wiem, Ernest. Pokaż się. Nie wiem, emocje mi się zostały. Niech na cię złapie. Jest! 2-1, mam cię. Ej, te double pompy są okropne. Naprawdę, to się nie strzela tak, jak strzelał double pompą, tylko to albo strzelił no. Mnie, bo to jest cały czas przykłady. Dobra. 3. No cholera. Holm ma lepszą pozycję. Surrender, Ernest. Welcome to high ground. No ty... 2-2, to nie koniec. Kurczę, no to jak się tak tym celowasz? No jak tym celować, no? Dobra, gotowy? Bo ja no. Nie. O cholera, no, Ernest, cholera. O cholera. O cholera! No! Budowanie mi się wyłącza! No! Chodź tu! Ja przepraszam, że nic nie mówię, ale się skupiam, żeby zdobyć sypukcję. A co ty taki spocony, Holm? Spokojnie! Ja chcę sypukcję! Holm, nie denerwuj się! Holm, wróć tutaj! Przestań, bo mi się łapy zaczynają... Co ty taki spocony, Holm? Dawaj tutaj! Do mnie! Holm, ja tutaj zapraszam na domówkę! Tak, Holm, nie denerwuj się! To zwykły meczek, Holm. Nie przejmuj się. Tak! Lewa, nie mogę się dobudować tutaj. Klika, jak klika! Widzicie, jaki właśnie spoceniec. O, nie gra niby. O, jaki spoceniec! Pewnie, że nie gra! O, jaki spoceniec! O, jaki spoceniec! Nie! O, jaki spoceniec! Nie! Jest! Jaki spoceniec! O, jaki spoceniec! No, tutaj Holm niby nie gra. Zobaczcie, jaki spoceniec jest. Zobaczcie, jaki spocony jest. Ręka mi się spociła!
W grze jest jeszcze jedna przeklęta mapa w trybie kreatywnym. Legenda głosi, że dzięki tej mapie można włączyć cheaty na boxfighty, strefy i nie tylko. I ta legenda głosi prawdę! Słuchajcie, w trybie kreatywnym jest mapa, dzięki której można stać się niewidzialnym, nieśmiertelnym i wyposażyć dowolną broń. Najgorsze jest to, że w tym stanie można polecieć na inne wyspy, na których są gracze. Link do tej mapki oraz poradnika, jak jej użyć, macie w opisie. Można tym potrolować znajomych, ale nie ryzykujcie swojego konta w meczach z randomami. Okej, okay, Holm, jesteś 5000 metrów od siebie. Jeszcze kilometr. Holm, mówiłeś, że ktoś się teamuje u ciebie. Kto to taki? Dark Bomberka. Teraz ci, co zostali, ostatni. Dark Bomberka i ta Wrestling. Teraz się jako ostatni biją. Czemu cię widzę, jak latasz, a wy Ernest? What? Chyba CIR. Jeśli ktoś teamuje się w twoich gierkach, zadzwoń do nas. Dobra, szukamy Holma. Ja na środku jestem, tak naprawdę. Ernest, nie rób tego, Ernest. Zimny prysznic. Ernest, przestań. No, dobra, dobra. O! Tutaj wyszłem fuzję tutaj. No, szuka mnie, szuka ducha. Możesz bronię wyrzucać? Ernest, przyjąłbym tego RPG. Mówisz o tym RPG-u? O cholera. Przyszła pora, aby wywiązać się z naszego małego zakładu. Jednakże postanowiliśmy, że nie wyślemy po 50 zł, jak to było umówione, a po 100 zł na głowę. Ja postanowiłem pomóc w tym przypadku Filipowi. Jest to 9-letni chłopak z guzem mózgu. Sytuacja jest na tyle krytyczna, że zabrakło środków na dalsze leczenie, a nie oszukujmy się, nie jest to mała kwota. Mam nadzieję, że to 100 zł chociaż trochę pomoże w uzbieraniu celu i z całego serca trzymam kciuki, żeby się udało. Ja postanowiłem wesprzeć zwierzęta, które walczą o życie w płonącej Australii. Z wielką chęcią przekazujemy w ten sposób nasze wsparcie. Na pewno nie raz takie zakłady jeszcze powtórzymy. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.